sobotę 22 kwietnia odszedł nasz wielki przyjaciel, odtwórca roli Lucjana, Witold Pyrkosz. W nagranych już odcinkach M jak Miłość będzie gościł jeszcze przez wiele tygodni. W naszych sercach pozostanie na zawsze. Jutrzejsze kulisy w całości poświęcone będą tej wybitnej postaci. Nie ukrywam, że było dla mnie pewnym zaskoczeniem, a nawet dużym zaskoczeniem, że po tylu latach znowu w życiu mojego bohatera pojawia się Teresa. To niemożliwe. Miałam stres, tak, miałam oczywiście. Gdzieś tam takie delikatne drgnienie w sercu. Kiedy weszłam na zdjęcia, to jeszcze kończyła się poprzednia scena, więc taki mogłam wziąć jakiś taki oddech, żeby na spokojnie wypowiedzieć pierwszą kwestię. Teresa? Paweł? Czy się zmienił? Nie, nie zmienił się. Jest coś takiego niezwykłego w moim zawodzie, że ja z wieloma osobami, kiedy wracam na plan, nie widzimy się ileś lat i zawsze te powroty są takie, jak gdyby nigdy nic się nie wydarzyło i ludzie się witają, jak gdyby czas nie mijał. No nie chcę powiedzieć, że niewiele musieliśmy grać, ale rzeczywiście no, witaliśmy się w realu i na planie. Dla mnie gdzieś tam te emocje się pokrywają. Plan pełny, przejeżdża samochód, dziewczyna się podrywa, bo nie widzieliśmy, on sam sobą zasłonił moment chlapnięcia. To jest istotne, to trzeba ustawić. Pierwszy dzień zdjęciowy Joasi Sedor był koszmarny. Muszę to powiedzieć, że było minus 20. Wszystkie sceny plenerowe. Najgorsze było to, że miała scenę ochlapywania. Mogliśmy to zrobić jedynie tak, że ktoś stał i chlapał wodą aktorkę łopatą od śniegu. No cóż, no to są uroki naszego zawodu. Dziewczyny z kostiumów ubrały nas ciepło, jakoś sobie poradziliśmy, ale rzeczywiście łatwo nie było. Momencik, 30 sekund. Proszę, kamera. Proszę bardzo, poszła kamera. Akcja! No na pewno wątku Pawła i Teresy nie da się zapomnieć. To nie był łatwy wątek, to były bardzo emocjonalne sceny. I dla takiego młodego chłopaka jak Paweł, przeżywanie tych wszystkich rozterek miłosnych, rozczarowań i zwrotów akcji nie było łatwe, ale było interesujące. Więc mam nadzieję, że teraz Teresa wróci z nowym bagażem doświadczeń i będziemy mieli co grać. Teresa mówi też, że się spotkaliśmy, prawda? Tak. Też tak uważam. Spotkanie po latach jest rzeczywiście bardzo zaskakujące, bo to jest zaskoczenie zarówno dla Teresy, jak i dla Pawła. Spotkanie jest, myślę, że sentymentalne, bo gdzieś tam to są sekundy, w których po prostu emocje wracają. Pewien sentyment do osób, do których czuło się tak duże uczucie, pozostaje. A czy Ala ma się czego bać? No to wygląda. 10 lat robi swoje. Teresa dzisiaj jest w innym momencie swojego życia. Jej córka jest dorosłą kobietą, aczkolwiek z jakiegoś powodu znajduje się w Warszawie. Przed chwilą był tu pani mąż. Pytał o panią. Problemy Teresy to są widoczne na pierwszy rzut oka i Paweł je zauważa. Więc jest pewien niepokój w nim, co się u niej dzieje. Co ty tu robisz? Muszę się gdzieś zatrzymać. Dalsze losy bohaterów poznacie w kolejnych odcinkach serialu M jak Miłość. Czekamy na was w każdy poniedziałek i wtorek o 20:40.